MVP dzisiejszego meczu, rozgrywająca basu Karolina Szczygieł Głód. Przyjemnie się tutaj grało, tobie chyba dzisiaj. Przy takim przyjęciu, przy dyspozycji środkowych, atakujących, skrzydłowych, miałaś duże pole do popisu, no i to jeszcze twoje efektowne kiwki, co najmniej dwóch się doliczyłem. Tak, dzisiaj naprawdę każda z nas zagrała fajny mecz, mogłam posyłać piłki do każdej, wiedziałam, że mi skończy. Bardzo fajnie grałyśmy w obronie i to nas tak napędzało, na pewno było widać, było to widowiskowe i mam nadzieję, że się podobało. No kibicom na pewno się podobało, zwłaszcza wynik się podobał, bo też jest, jakby nie patrzeć, to sensacja, że pokonujecie wicelidera 3-0 w trzech setach, za 3 punkty. Tak. Zagrałyśmy bardzo dobrze. Poznań też grał bardzo dobry mecz. Wiem, że tam nie wszystkie zawodniczki dojechały tutaj do nas, ale jakby nie patrzę na to, bo zagrałyśmy bardzo dobrze i wygrałyśmy 3-0. Jutro kolejny mecz, a więc tego czasu na regenerację i na świętowanie, co by tutaj dużo nie mówić, niewiele. Z SMS-em Szczyrkę walczycie. No ja myślę, że tutaj po tym meczu tylko 3 punkty wchodzą w grę jutro. Tak, ja jakby nie zakładam żadnego innego wyniku, szczególnie, że ten mecz w pierwszej rundzie też wygrałyśmy za 3 punkty, więc jutro pełna koncentracja i walczymy o jak najlepszy wynik. A więc ten rok rozpoczynacie znakomicie, ja Wam mogę tylko życzyć, żeby to tak dalej trwało jak najdłużej w playoffach, a później jeszcze, a możemy marzyć sobie w sumie. Dziękuję bardzo, oby tak było i zapraszamy na mecze. Trener KS Basu Kombinat Budowlany Białystok Sebastian Grzegorek. Sensacja dla niektórych niespodzianka, a dla trenera ten wynik czym jest? Normalne 3 punkty dopisane do tabeli, tak? No wychodzimy na każdy mecz, żeby wygrać, tak? Rok temu też to wygraliśmy z Poznaniem, to czemu mieliśmy w tym roku nie wygrać, tak? Poznań trochę osłabiony przyjechał, ale chwała dziewczynom za to, że wykorzystały to i pewnie wygrały 3-0. Też wynik to jest jedno, ten obrazuje już sporo, natomiast samo to, co mogliśmy tutaj zobaczyć na boiska, więc chodzi mi o grę, zarówno i atak, i defensywa. No wyśmienicie to poukładane jest. Tak, dziewczyny zagrały z pełnym zaangażowaniem, ambicją, zrobiły to, nad czym pracowaliśmy. A dwa, no ja mówiłem to już przed sezonem, tak? My do tej pory nie graliśmy, praktycznie mieliśmy problemy na każdej pozycji ze względu na kontuzję, tak? Teraz tylko brakuje nam Kateriny, a tak to wszystkie dziewczyny są zdrowe i myślę, że z meczu na mecz będą coraz lepsze. No i każda coś wnosi, bo nawet jak Julia Papszą się pojawiła zadaniowo na serwis, to od razu dwa. Tak, tutaj my nie mamy jednej szóstki, tak? Tu jest 13 dziewczyn gotowych w każdej chwili wejść na boisko i tak jak pokazały do tej pory wyniki, wchodziły do szóstki i nie było różnicy, tak? Czy to jest Julka, czy to jest Pola, czy Marysia, czy Liza. Więc mamy bardzo fajny, równy skład i myślę, że dużo jeszcze przed tymi dziewczynami w tym sezonie grania. Nie ma czasu na świętowanie, to już mówiłem, rozmawiałem o tym z Karoliną, bo jutro kolejny mecz SMS Sztyrk. Rywal być może, patrząc na tabelę, mniej wymagający, natomiast nie można nikogo lekceważyć w tej lidze. Nie, tu nie ma co patrzeć na tabelę, tak? Tabela nie gra. To są fajne dziewczyny, najlepsze w Polsce z tego rocznika, więc one też tu przyjadą po to, żeby zgarnąć 3 punkty, tak? My musimy wyjść, być skoncentrowani, nie odpuścić, tak jak w dzisiejszym meczu i zgarnąć te 3 punkty, które jutro są dla nas obowiązkiem. 3 punkty obowiązkiem. Trener może jeszcze zachęcić tutaj kibiców, żeby licznie przyszli. Myślę, że jak ten wynik dzisiejszy z Poznaniem idzie w eter, tak, to już jest sama dobra zachęta, ale może jeszcze 2-3 słowa. Nie no, zapraszam wszystkich serdecznie jutro na mecz po dwudniowym świętowaniu. Myślę, że fajnie będzie wyjść na halę, popatrzeć na fajne dziewczyny, jak fajnie grają. Tego się trzymamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kapitan Energetyka Poznań, Marta Pamuła. Tak naprawdę dzisiaj mamy tutaj niespodziankę, nawet sensację w Białymstoku, bo Bas wygrywa 3-0 z wiceliderem. Natomiast to, co od razu się rzuciło przed samym tym meczem, no to, że Was jest praktycznie połowa składu dzisiaj tylko tutaj w Białymstoku. Dokładnie, ale to kontuzje i jakieś tam mikrourazy zdarzają się w każdym zespole. Mam nadzieję, że już następne spotkanie rozegramy w pełnym składzie, ale myślę, że to nie było absolutnie dzisiaj, że tak powiem, przyczyna naszej porażki. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. My dzisiaj po prostu pozwoliłyśmy dziewczynom z Białegostoku na bardzo wiele, przede wszystkim własnymi błędami i to przede wszystkim wpłynęło na wynik meczu. No właśnie, przyjęcie, tak patrząc elementami poszczególnymi, przyjęcie rzeczywiście tutaj zaczynało od samego początku, no i źle od tego przyjęcia, jeżeli chodzi o Wasz zespół. Natomiast w obronie to wyglądało porówno, to naprawdę był ciekawy mecz do oglądania dla kibiców. Ja myślę, że w każdym elemencie powinniśmy się poprawić, nie możemy sobie pozwolić na taką grę w dalszych meczach.
Kolejny mecz, idziecie już po zwycięstwa i masz pewnie nadzieję, że też koleżanki wrócą do pełnej dyspozycji gry. Dokładnie tak, absolutnie nie zwieszamy głów, takie mecze się zdarzają, trzeba przede wszystkim wyciągnąć wnioski, obejrzeć to wszystko, odpocząć jutro i w poniedziałek bierzemy się do roboty i przygotowujemy się na kolejnego przeciwnika. Tyle, dzięki bardzo. Super, dziękuję ślicznie.